Tym razem danie, które chyba każdy lubi robić, bowiem któż nie lubi kuchni włoskiej, frywolnej, wolnej, tak naprawdę dającej dużo radości. No i co najważniejsze, można przygotować coś bardzo szybko i najczęściej jest to oczywiście pasta, czyli makaron. Pokażę wam, jak przygotować, niezależnie od tego, jaki macie makaron, dobry sos do makaronu. Jedną z tych rzeczy, która jest klasyką kuchni włoskiej, ale oczywiście troszeczkę to zmienimy. Ragu bianco, czyli coś w rodzaju sosu bolońskiego, tylko że bianco, białego, jasnego, bez pomidorów, ale z dużą ilością warzyw. Warzyw, które tutaj mam już pokrojone, czyli marchewkę i selera naciowego, pokrojonego również w drobną kostkę. Jeżeli nie chcecie kroić marchewki, bawić się tak jak ja, możecie ją zetrzeć na tarce o grubych otworach. Jeśli chodzi o selera, tutaj wyjścia nie ma, trzeba go pokroić. Do tego wszystkiego cebula, czosnek, odrobina tymianku. Tym razem mięso z szynki wieprzowe. Mięso, które wystarczy już teraz przełożyć do miski. I cyk. Od razu dodaję trochę pieprzu i soli. W przypadku mięsa mielanego absolutnie zasada solenia później nie ma najmniejszego sensu. Trzeba to od razu doprawić. Troszkę je podziubię, tak żeby rozbić tą bryłę mięsa i teraz możemy już smażyć. Odrobina tłuszczu na patelnię. I przekładamy mięso. Mięso powinniśmy rozbić jak najbardziej, dlatego też cały czas podczas smażenia nie zostawiamy go od razu na zbyt długo, tylko staramy się porozdzielać te drobne elementy zmielone w maszynce. Tak mięso powinniśmy teraz nieco mocniej przesmażyć. Do mięsa na tym etapie, które już zostało rozbite i lekko przesmażone, lekko podduszone, możemy dodać czosnek. Czosnek i tylko czosnek. Pozostałe warzywa przesmażymy osobno. Mięso powinno być pachnące. Jeżeli macie świeży tymianek, to teraz powinniście go dodać. Jeżeli nie macie, to suszone też idealnie się nadaje, ale właśnie do mięsa i co najważniejsze, lekko roztarty. W ten sposób. Nie chciałbym, żeby czosnek się przypalił. Mięso nie powinno być też zbyt mocno doprawione, dlatego przełożę już je do miski. Dobra, na tej samej patelni trzeba przesmażyć warzywa. No to też dobry nawyk, żeby wykorzystać to, co przed chwilą tutaj się smażyło. Cały ten aromat, który został, aromat po mięsie, możemy już dodawać warzywa. Cebula jest zeszklona, delikatnie tylko przyrumieniona, więc teraz w kolejności marchewka. Pozwólmy marchewce dosłownie chwilę się podsmażyć, żeby nieco zmiękła. Zabarwiona karotenem podczas blanszowania, czyli takiego parowania, robi się idealnie pomarańczowa. No i teraz możemy do niej dodać wreszcie pokrojony naciowy seler. Przesmażone i lekko podduszone warzywa wreszcie mogą przyjąć kolejną porcję składników, czyli mięso, również już podsmażone. A właśnie. No i teraz rzecz najprzyjemniejsza, czyli to wszystko. Trzeba nomen omen okrasić porządną porcją białego, wytrawnego wina, żeby z tymianku, z czosnku, z mięsa i z warzyw wydobyć wszystko to, co mają najlepsze. No i teraz zostawmy to na około 10 minut na wolnym ogniu. W tym czasie przygotuję kolejne elementy sosu. Ser gorgonzola, pikantny ser gorgonzola, który znakomicie się będzie rozpuszczał i w małych kawałeczkach. Na samym końcu dodamy go do całej potrawy, ale z serem idealnie układają się suszone pomidory, znaczy ładnie pasują do sera, dlatego też te suszone pomidory, odsączone z zalewy, kroję w kosteczkę. No i tego składnika klasyczne ragu bianco na pewno już nie zawiera, chociaż trudno mówić tutaj o klasyce. Tyle, ile w Polsce przepisów na bigos, tyle prawdopodobnie cudownych przepisów na włoskie ragu bianco. Potrzebuję jeszcze czegoś, co na pewno zaostrzy nam smak i co zawsze łączę z sosem serowym, jeżeli robię go na bazie sera gorgonzola. Filety sardeli, filety anchois, słone i bardzo aromatyczne. 3-4 fileciki, drobniutko siekamy. I filety mogę już teraz dodać do mięsa. Niech się z nim podgotują. Zobaczcie, to wszystko na dole zaczyna pięknie gęstnieć. Robi się prawdziwa esencja smaku. Jeszcze to troszeczkę poddusimy. Ponieważ dodam tam słony, pikantny ser gorgonzola, mamy słodką marchewkę w środku, dużo słodkiego również selera w smaku, postanowiłem, że zagęszczę go, czy też zaciągnę kwaśną, gęstą śmietaną. Tak jest. Stary indiański, ale też kucharski sposób mówi o tym, że można dolać troszeczkę wody, zwykłej białej wody, tylko po to, żeby tę wodę za moment odparować, ale zyskamy na czasie, żeby te składniki troszkę się ze sobą podgotowały. Jakbym nie dodał wody, zobaczcie, bardzo szybko śmietana redukuje się i wytrąca się z niej tłuszcz, a tego nie chcę. Chcę mieć cały czas kremowy sos. 5 minut na wolnym ogniu, aż woda, którą dodaliśmy, odparuje. Sos przygotowany, więc teraz możemy wreszcie wyłożyć kawałki sera gorgonzola, który zacznie się tutaj delikatnie rozpuszczać. Wcale nie muszę na niego czekać, aż się rozpuści. Chciałbym, żeby nawet nieco większe kawałeczki tego sera przejawiały się w makaronie, żeby to była taka niespodzianka za każdym kęsem. Podgrzany ser nie tylko aromatyzuje nam całą potrawę, ale również delikatnie ją zagęszcza. Sos śmiało mogę uznać za gotowy. A teraz jeszcze tylko makaron. 250 gramów świeżego makaronu pappardelle ugotowałem al dente ciągle, więc dosłownie chwila i taki ciepły jeszcze makaron dodaję do sosu i w tym sosie muszę go delikatnie przewrócić. Kiedy makaron już rzuciliśmy, w ostatnim momencie dodajemy suszone pomidory, o których zapomniałem, ale mogę dodać je teraz. Pokruszone wręcz nie mogą się gotować zbyt długo, żeby nie stracić tego swojego lekkiego, pikantnego i kwaśnego smaku. No i teraz dopiero makaron jest gotowy. Zamieszamy. Czego nie wolno robić, to mieszać makaronu pappardelle, ani tagliatelle żadną łyżką, ani widelcem, bo się połamie. Patelenką zakręcamy. No i tak, moi drodzy, powinien wyglądać włoski makaron. Nie pływać jak w zupie, ale być otoczony sosem. No i teraz wystarczy już tylko to podać. Włosi po prostu wykładają ten makaron na talerz, ale nie będę go wyrzucał, natomiast zawinę go, a w zasadzie postaram się zawinąć ładnie na zwykłym widelcu do mięsa. Za pomocą łyżki. Tak, żeby się nie rozpadał, a żeby był wyłożony w jednym miejscu. Posypiemy go troszkę mięskiem. To, co stosuję, to zawsze odrobina oliwy na sam koniec. No i elementy dekoracyjne, oczywiście to, co macie pod ręką. Mogą to być listki bazylii. Wcale nie muszą być. Nie jest to niezbędne, aczkolwiek makaron będzie wyglądał na pewno ładniej. Może być zwykła pietruszka. Chodzi o to, żeby dekoracją nie przyćmić za mocno smaku, który tutaj zbudowaliśmy. Jedna z prostszych rzeczy, którą możecie rzeczywiście sobie przygotować. Jeżeli tylko macie 3 lub 4 maksymalnie składniki. Taka właśnie jest kuchnia włoska i taką kuchnię włoską, ale złamaną w moim wykonaniu polecam. Pappardelle z ragu bianco. A la okrasa.